takim priorytetem dla nas, to jest zawsze bezpieczeństwo osób, które wypoczywają na naszym akwenie, które korzystają z niego, no bo to nie tylko wypoczynek, ale również i regaty, różnego rodzaju sporty. Mamy różne grupy kajakowe, które tutaj na tym akwenie pływają, więc dla nas priorytetem jest zabezpieczenie akwenu pod kątem bezpieczeństwa każdego z użytkowników, który się na tym akwenie znajduje. Generalnie do naszej jednostki, czyli do Komisariatu Policji w Łodygowicach, należy realizacja zadań na Jeziorze Żywieckim stricte oraz na jego nabrzeżu, bo mamy do czynienia z różnymi sytuacjami zagrożenia życia, zdrowia, które są również na nabrzeżu. No i też, prawda, wędkarzy mamy dużo na linii brzegowej, więc też się przypatrujemy, czy ci wędkarze łowią w sposób prawidłowy, czy łowią, jeżeli widzimy wędkarza jednego, czy łowi na dwie wędeczki. Jeżeli już mamy podstawy sądzić, czy mamy podejrzenie, że doszło do wykroczenia, no to wtedy też podpływamy, dokonujemy kontroli. Niejednokrotnie, kiedy mówimy o takich dniach jak weekendy, czyli sobota, niedziela, kiedy mamy taką ładną pogodę jak dzisiaj, no więc mamy dość duże obciążenie akwenu. Nie jesteśmy w stanie zareagować, podpłynąć do każdego, sprawdzić, czy u każdego wszystko jest ok. Natomiast wyłapujemy sytuacje, które naszym zdaniem są niebezpieczne, które naszym zdaniem zagrażają życiu i zdrowiu tych osób, które korzystają z akwenu. Czyli na przykład widzimy łódkę, z której załoga, czy to jedna osoba, czy więcej, wskakuje do wody, prawda, dokonuje kąpieli w znacznej odległości od linii brzegowej. Z rowerka często się nam zdarza, że te osoby właśnie wskakują do wody, żeby się schłodzić. Zalecamy, żeby ta kąpiel, żeby to zmoczenie ciała było w linii brzegowej, tam, gdzie czujemy grunt pod nogami, żeby to było bezpiecznie. Jeżeli chcemy się kąpać już tutaj na tym akwenie, to do tego jest przystosowana plaża miejska, prawidłowo zorganizowana, pod nadzorem ratownika WOP. Widząc, że osoby wchodzą do wody, że skaczą do wody, podpływamy natychmiast. Pierwsze się oczywiście spokojnie przedstawiamy, rozpytujemy co, dlaczego, bo to są różne okoliczności, prawda? Wskazujemy to zagrożenie. Skoki do wody i wejścia do wody z rowerka są zabronione. A wiecie dlaczego? Bo tak nam toną osoby tutaj. Z 80-90% przypadków to jest właśnie tak. Nagrzane ciało, różnica temperatur. A potem, ja wiem, że teraz jest fajnie, bo teraz dobrze się bawicie, tylko nie chcielibyście być naprawdę w naszej skórze, kiedy ktoś nam utonie. W zeszłym roku 1 września nam utonął chłopak. Reszta go ratowała, nie dała rady. Przyjeżdżacie do domu, co powiecie rodzicom? Przy każdej takiej kontroli, każdego obowiązkowo poddajemy badaniu na stan trzeźwości. Jeżeli jest wynik pozytywny, to wtedy jest mandat karny. Weryfikujemy stan trzeźwości, jeżeli ta osoba znajduje się pod działaniem alkoholu, no to stosujemy postępowanie mandatowe, zdarzają się wnioski do sądu, a zdarzają się też pouczenia, jeżeli ten stan alkoholu, prawda, jest nieznaczny, jeżeli nie jest przekroczona taka wartość dopuszczalna. Jest to dla nas taki największy problem, bo w ten sposób dochodzi do utonięć i duży procent właśnie tych utonięć to poprzez skok do wody z jednostki pływającej, czy to łódki, czy to rowerka, czy też innego sprzętu pływającego. Mieliśmy takie dwie sytuacje, kiedy podpływamy, będąc pewni, że osoba wskoczyła do wody celowo, a osoba mówi, że po prostu nasmarowała się na przykład olejkiem, przeszła sobie na przód rowerku. Jak wiemy, przód rowerku jest taki dosyć stromy, prawda? No i nasmarowana tym olejkiem wpadła po prostu jak foczka do wody. No i nie potrafiła wejść na ten rowerek. Opadła z sił dziewczyna w wodzie, a że była w stroju kąpielowym. Nie było ją za bardzo złapać. Nasmarowana była olejkiem, więc rąk się wyślizgła jeden raz, drugi raz. No i już tak znajdowała się pół metra pod powierzchnią wody. Już się zachłysnęła i w ostatnim momencie udało nam się ją wyciągnąć tak już spod powierzchni wody. Najpewniejszym chwytem był chwyt za włosy i udało się nam ją wyciągnąć. Taka była troszeczkę rozszczęsiona. Ten chwyt taki może nie był prawidłowy, ale myślę, że uratował jej życie.